Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki rancik. Można go zastosować do sweterków zamiast ściągacza. Jeżeli przy sweterku robicie od razu, na przykład po tym nabraniu oczek, wzór przykładowo ażurowy. Pamiętam, że kiedyś robiłam takie małe białe skarpetki, pod kolanka raczej, właśnie z tym wzorem na początku, zamiast ściągacza. I później wstawiłam od razu wzór ażurowy. Bardzo ładnie to wyglądało. Tu przy tym nawijanym, można powiedzieć, brzegu, zrobiłam liczbę oczek podzielną przez 4. To znaczy 4 oczka prawe robimy i później przewijamy. Zaraz Wam to pokażę, jak to jest. Możecie również 5 oczek, dlatego nie sugerujcie się tym, że ja tutaj zrobiłam 4 oczka prawe, bo Wy możecie zrobić 3 oczka prawe, 4, 5. To już tylko i wyłącznie zależy od Was. Ponieważ ja zrobiłam 4 oczka, więc ta liczba oczek jest u mnie podzielna przez 4. I nabieram na druty 26 oczek. Całkiem normalnie, tak jak potrafimy nabierać oczka. Tu mam troszeczkę węższą, cieńszą tą włóczkę, dlatego biorę też cieńsze druty do tego. I żeby Wam to pokazać, nabieram 26 oczek, 24 oczka na ten brzeg, na przewijanie, przekręcanie, no i 2 oczka brzegowe. 26 oczek nabrałam i przerabiam w tej chwili 4 rzędy. 4 rzędy wzorem gładkim, to znaczy z przodu tylko prawe oczka i z tyłu lewe oczka i trzeci raz prawe oczka i czwarty rząd lewe oczka. Zaczynamy od pierwszego rzędu, pierwsze oczko zdejmujemy i wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym i to przerabiam na lewo. Jeżeli znacie jakąś inną metodę na oczka brzegowe, to róbcie to tak, jak to potraficie. Nie musicie z tymi oczkami brzegowymi robić to samo, co ja robię. W tej chwili wszystkie oczka robimy oczkami prawymi do końca. To znaczy jeszcze raz. Pierwszy rząd, same oczka prawe. Odwracamy, drugi rząd, pierwsze oczko ściągam, drugi rząd, wszystkie oczka lewe, po prostu robimy całkiem normalnie wzorem gładkim. W tej chwili wszystkie oczka lewe, później znowu wszystkie oczka prawe i lewe. Ok, przerobiłyśmy w tej chwili 4 rzędy, jak widzicie. W górę, z przodu, tam gdzie jest ten krótszy kawałeczek, to jest przód, z tyłu są wszystkie oczka lewe. No i teraz będziemy robiły nasz przekładaniec tutaj, żeby ten rancik nam taki wyszedł. A więc pierwsze oczko ściągamy, to jest oczko brzegowe. Następnie przerabiamy 4 oczka prawe, raz, 2, 3, 4. Zostawiamy je na prawym drucie i nasz lewy drut razem z robótką chwytamy od spodu i przekręcamy pod spodem w ten sposób, że znowu jesteśmy na prawej stronie. Wszystko. Kolejne 4 oczka. Raz,
dwa, trzy, cztery. Lewy drut, lewą robótkę chwytamy od spodu, popatrzcie, od spodu to chwytacie, przekładacie drut razem z robótką i odwracacie znowu na prawą stronę, tą włóczkę zostawiamy z tyłu i przerabiamy kolejne cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu chwytamy naszą robótkę od spodu. Możecie to również w ten sposób robić, tylko ja uważam, że to jest lepiej wtedy dla Was widoczne, dopóki jeszcze nie znacie tego. I przekładacie znowu na prawą stronę nić za robotę. Raz, dwa, trzy, cztery i znowu. Przekładamy po prostu nić za robótkę. Raz, dwa, trzy i cztery. I kolejny raz. Patrzcie. Nić za robótkę i cztery prawe. Raz, dwa, trzy, cztery i oczko brzegowe. Odwracamy robótkę i przerabiamy wszystkie oczka oczkami lewymi. To znaczy w tej chwili robimy wszystkie oczka tak jak schodzą z drutu. Są to oczka lewe. No i to wszystko. Nic więcej w tym nie ma. To jest po prostu... ja używam tego wzoru, tego rancika, jak robię sweterki czy skarpetki. Można naprawdę wykorzystać to do wielu, wielu robótek. Pamiętam, że kiedyś robiłam nawet takie uchwyty na garnki i właśnie tym wzorem robiłam to z takich małych kwadracików i te brzegi były robione właśnie tym wzorem. Także, no nie wiem, czy do czapki to się nadaje. Możliwe, że też nigdy nie robiłam czapki z tym rancikiem. Ok, tą stronę przerobiłyśmy na lewo. No i popatrzcie, jak to wygląda. W ten sposób. Jest to naprawdę bardzo ładne do skarpetek dla dziewczynki, pod kolanek, pod kolanówki czy pod kolanka się mówi. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli później robicie w tych skarpetkach czy pod kolankach delikatny wzór ażurowy, to bardzo ładnie wtedy to wygląda, te narzuty, takie można powiedzieć skręty. Ok, to jest ostatnie w tym tygodniu i do połowy przyszłego tygodnia mam urlop, wyjeżdżam na urlop i usłyszymy się dopiero po moim urlopie. Mam nadzieję, że wtedy będzie pogoda ładniejsza. No cóż, cieszę się, że znowu u mnie byłyście, czy byliście, bo również panowie ostatnio biorą się za druty. No i do usłyszenia następnym razem.